Witam. W dzisiejszym odcinku powstanie świata według mitologii Sumerów. Na początku świata istniało tylko ocean, w którym żyła bogini Nama, oznaczająca głębiny, otchłań wody, lub też zwana matką prarodzicielką licznych bogów. Następnie z oceanu wyłoniła się kosmiczna góra, będąca połączeniem materii nieba i ziemi. Również w tym czasie pojawiły się pierwsze bóstwa sumeryjskiego panteonu, An. Niebo i Ki, Ziemia. On to, An, na kosmicznej górze tworzył resztę z bóstw, zwanych Anunnaki. Ze związku An z Ki rodzi się bóstwo powietrza, Enlil. Enlil oddzielił materię nieba od materii ziemi i przejął od swoich rodziców dalsze tworzenie świata. To on rozkazuje roślinom rosnąć. Zostaje stworzony księżyc, gwiazdy i planety w przestrzeni zwanej Wielkie w Górze Miejsce. Jak wierzyli Sumerowie, będącym powyżej szczytu kosmicznej góry. Według Sumerów Ziemia była płaska, otoczona oceanem z wody słodkiej, Abuzu. Z niego to miała pochodzić cała woda na Ziemi. Pod dyskiem ziemskim znajdowała się przestrzeń, tak zwana Wielka Kraina na dole. Tam też została utworzona Kraina Zmarłych, nazwana Hur, obca kraina. I to koniec dzisiejszego odcinka. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania kanału. No i cześć!